Tutaj Gazeta Pomorska podała taką informację, że może istnieć konflikt interesów, prawny konflikt jednego z radnych. Właśnie na czym to polega i jak w chwili obecnej wygląda sytuacja, procedura? Może przybliży nam Pan kilka spraw, bo sprawa jest bardzo ciekawa. Znaczy kwestia łączenia mandatu radnego z mandatem ławnika wygląda w sposób następujący. Mamy ustawę o ustroju sądów powszechnych i właśnie ta ustawa wprowadza zakaz, że radny gminy, tam czy województwa, powiatu nie może być konkretnie ławnikiem. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, to w takim wypadku, to już wynika z kodeksu wyborczego, radny ma 3 miesiące od złożenia ślubowania, żeby określić się, albo rezygnuje z radnego, albo z ławnika. Nie... Właśnie i tutaj nie nastąpiła ta rezygnacja, więc jak dalej ta procedura, która w sumie nie jest do końca tak uściślona chyba prawnie, z tego co się orientuję, co dalej? Znaczy wygląda to w ten sposób. Pan radny do momentu upływu tych 3 miesięcy mógł łączyć te dwie funkcje. Ja dokonując analizy oświadczeń majątkowych na przykład stwierdzam, że radny na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazuje dochód z tytułu diety ławnika. No i bo powiedzmy w taki sposób nieformalny wiem konkretnie, że ta osoba jest tym ławnikiem, ale następnie radny ma możliwość wyboru, a więc tutaj sądzę, że to termin tutaj był gdzieś do końca lutego, miał możliwość wybrania, czy nadal jest ławnikiem, czy nadal jest radnym. Do mnie nie wpłynęło żadne pismo o tym, że pan radny rezygnuje z funkcji radnego, czyli domniemuję, że załatwił sobie swoje sprawy, jeżeli chodzi o ławnika. Później następuje sytuacja, którą otrzymałem pierwszy tutaj od przedstawiciela prasy lokalnej, następnie od samego pana radnego, że takie oświadczenie nie zostało złożone. W związku z powyższym powziąłem działania w tym zakresie, prosząc biuro prawne o zajęcie stanowiska. Sam z własnej strony wystąpiłem także do pana radnego o to, żeby złożył wyjaśnienia pisemne w tym zakresie. I w tej chwili trwa analiza prawna i w jakim czasie dowiemy się, co dalej, jak ta procedura dalej będzie tutaj kontynuowana? Znaczy, najkrócej mówiąc, generalnie uchwałę o wygaśnięciu mandatu w związku z takimi wydarzeniami podejmuje Rada. Jeżeli wojewoda, prawda? Lub wojewoda, jeżeli Rada... Jeżeli Rada na przykład przedłuża sprawę. Jeżeli nie przedłużył, wojewoda wzywa wówczas Radę w terminie 30 dni do podjęcia stosownej uchwały. Jeżeli Rada nie podejmie, mówimy Rada, cały czas Rada nie podejmie takiej uchwały, następuje przez pana wojewodę po zasięgnięciu stosownej opinii w ministerstwie, po informowaniu właściwie, wydanie zarządzenia zastępczego. W każdym przypadku, czy uchwały, czy zarządzenia zastępczego, radny ma możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego. A rozmawiał pan z radnym, jak on z tej sprawy tutaj wybrnie? Znaczy, przeprowadził pan na pewno z taką rozmowę, zakładam, jako przewodniczący? Ja otrzymałem tylko informację od pana radnego. Nie było jeszcze rozmowy. Rozmawiałem telefonicznie, teraz wystąpiłem też pisemnie. Pan radny zdaje sobie cały czas świadomość, że wiedział konkretnie o tych czynnościach. Miał kwestie natury, powiedzmy, osobistej, zdrowotnej, co mogły wpłynąć. Też mnie poinformował, że złożył stosowną rezygnację do prezesa sądu rejonowego. Już oczywiście po tych wydarzeniach. No bo ja tutaj przeglądam orzecznictwo, no wyraźnie mówi, że właściwie ten mandat już wygasł i są orzeczenia w tej sprawie sądu naczelnego, administracyjnego. Sprawa teoretycznie oczywiście, bo to nigdy do końca tak do 5 dni się nie da, jest jasna. No, również odnośnie zwrotu na przykład diety. Też były takie wyroki w tych sprawach. I to nawet u nas w województwie, no w Wrocławiu chociażby odnośnie radnego, więc no, dosyć nieciekawie tu to wygląda ta sytuacja. W jaki sposób to, że tak powiem, pana zdaniem rozstrzygnąć, czy po prostu będziecie czekali na dalsze tutaj administracyjny, powiedzmy, ciąg zdarzeń, o że tak. Znaczy, kwestia mandatu pana radnego to nie jest jedyna kwestia, z którą ja się spotkałem w przeszłości, tak? Jestem przewodniczącym od kilku kadencji. Tak, bo były już takie sprawy. Były takie przypadki i wówczas generalnie rzecz biorąc, jeżeli byłaby podjęta uchwała o wygaśnięciu, to wówczas staje się to prawomocne wygaśnięcie w tym wypadku, jeżeli będzie pan radny się odwoływał i po orzeczeniu sądu. Tak samo, jeżeli zarządzenie wojewody staje się prawomocne, dopiero kiedy też zakończą się postępowania sądowe. W związku z powyższym, mimo to, że... Ta machina administracyjna musi po prostu, że tak powiem, przemielić ten cały proces. No i kwestia jest tak, decyduje Rada, Rada jako organ, nie jako przewodniczący. Każdy z radnych ma możliwość złożenia stosownej inicjatywy uchwałodawczej, tak jak przewiduje to statut, regulamin, jest inicjatywa klubu, przewodniczącego, 5 radnych, a więc każdy radny ma możliwość rozstrzygnięcia tej kwestii w każdym momencie. W tej chwili nikt takiego czegoś, takiej
propozycji uchwały nie złożył. Takiej propozycji uchwały na tą chwilę nie ma. Ja ze swojej strony wszystkie zebrane materiały z opinią prawną, ze stanowiskiem pana radnego przekażę wszystkim radnym do zapoznania, żeby radni mieli stosowną wiedzę, jeżeli jakiekolwiek działania w tym kierunku chcieliby podejmować. Dobrze, dziękuję bardzo.